Środek od środka, wersja poszerzona. Dzisiaj poradnik. Krótsza forma, oczywiście poradnik nasz to prawie jak nieporadnik, ale nie będziemy nieporadni. Mamy oto bowiem punkt zaczepienia. Nowa książka Michaela Butta, Japonia, Chiny i Korea, o ludziach skłóconych na śmierć i życie. Zawsze muszę sprawdzić ten podtytuł. Tutaj takie pazury tygrysa, wydziabane fragmenty tkaniny. Możemy sobie wyobrazić geograficznie, że tutaj gdzieś tak jakby na mapie były wielkie Chiny, tutaj jakaś Korea, Japonia, no niby to nie pasuje do kształtów, ale sugeruje jakąś walkę. Autor, z którym miałem przyjemność porozmawiać i wywiad też jest dostępny, tutaj możecie zobaczyć w zakładce, która u mnie nazywa się Community, nie wkładałem wcześniej linków, nie swoich, więc nie do końca wiem, jak to się robi, ale jest link udostępniony do wywiadu, który wisi u wydawcy, czyli wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor w pierwotnym tytule, wersji angielskiej, oryginalnej, nazwał tę książkę Trzy tygrysy, jedna góra, Trzy tygrysy na jednej górze, nawiązując do chińskiego powiedzenia, starego przysłowia o tym, że na jednej górze jest za mało miejsca, żeby swobodnie mogły żyć dwa tygrysy. Zagryzą się, potrzebują więcej terenu. Zatem jeżeli mamy trzy domniemane tygrysy, państwa z aspiracjami terytorialnymi i przywódczymi, trzy państwa alfa, można by powiedzieć, no to jedna góra, jeden region to stanowczo za mało. A mamy jeden region i trzy takie kolosy ambicjonalne, a niektóre rzeczywiste jak Chiny geograficznie w jednym miejscu. Ponieważ ten odcinek jest o treści poradnikowej, książka ukazała się. Wydawnictwo, seria Bowiem, wydawnictwo Wuj, Uniwersytet Jagielloński. Mój poradnik polega na tym, żeby pokazać wam, jak można trafić na okładkę. Tutaj, z przodu już co jest, wiemy. Pazury tygrysa. Z tyłu polecenia. Standardowe rzeczy po angielsku, z angielska nazywa się to blurbem albo blerbem. Słowo jest idiotycznie brzmiące, no ale taka jest oficjalna nazwa tych poleceń. No i właśnie tutaj jesteśmy. O to chodzi. Jak się tu znaleźć? Konstrukcja okładki, poza tą stroną tytułową, tył okładki zawsze jakoś opisuje książkę. Kolejna książka autora bestsellera, skandynawski raj. Ja akurat tej książki nie mam, ale poprzednią książkę Michaela Butta jeszcze w wydawnictwie Carta Blanca, serii Carta Blanca, Sushi i cała reszta, no, można sobie do kompletu porównać, jak to wygląda. Zatem kolejna książka autora bestsellera, co napisał, co jest w książce, kim jest autor, o czym jest mniej więcej książka, zdaniem autora. No i teraz blurb. Nie wiem, czy to będzie widać. Tak, będzie widać. Chodzi o ten fragment. Weźmiemy sobie wskaźnik. Tu jest miejsce dla nas. No ja, no bo to ja. I środek od środka. Nasze miejsce jest zaznaczone tutaj. Kto słucha w podcaście, to nie widzi, że pokazuje podcast, ale też jest podcast. I informacja o tym, co uważam, że powinno być napisane o książce. Czy polecam ją bezpośrednio? Nie mógłbym tego powiedzieć. Czytałem ją. Jest sprawnie napisanym przewodnikiem, ale zawiera błędy. Mówiłem o tym w odcinkach poświęconych wizytom w świątyni Yasukuni. Możecie posłuchać rozmowy z autorem. To nie jest do końca forsowanie własnego zdania. Prawda historyczna jest jedna. Jeżeli się ją przedstawia na różne sposoby, wówczas służy to różnym celom. Jeżeli pisze się taką książkę, jeszcze tym bardziej no nie cienką, no to też miejsce na dywagację jest. O tym wszystkim możecie zobaczyć w rozmowie z autorem, także jak autor reaguje na takie rzeczy. Poradnik. Jak zrobić, żeby się tutaj znaleźć? Ponieważ opisujemy sobie książki, pamiętacie na pewno trzy takie perełki. To jest również wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dziewczyna z Kombini, Sayaka Murata, Stacja Tokio Ueno, Yumiri oraz Claire Sagunawan, Perfekcyjny Świat, Miwako Sumidy. Trzy perełki literatury azjatyckiej, Indonezja, Chiny, Singapur. Tutaj koreańskie pochodzenie z Japonii, no i wreszcie już Japonia, Japonia. Ale tak dziwna, jakby w ogóle bezpaństwowa. To chyba największa siła tej książki. Bezpaństwowość to ciekawa też, ciekawe odniesienie do książki o ambicjach terytorialnych. W każdym razie, w pewnym momencie poprosiłem wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak widzicie tutaj logo cały czas się powtarza, jest taka nowa seria z żurawiem, w której takie właśnie różne ciekawe rzeczy są publikowane, wydawane. Poprosiłem, posiłkując się tym, że prowadzę kanał, czy nie zechcieliby mi takiego egzemplarza sprezentować, wówczas bym o nim opowiedział. W transakcji takiej barterowej nigdy nie chodzi o to, żeby opowiadać jedynie słusznie, to znaczy dobrze,
że już jak coś się dostało za darmo, to musi być wspaniałej jakości. Nie, opisuję tak jak jest i tak jak wam mówię, to, że tutaj znalazł się blurb z moim udziałem, to nie oznacza, że ja mówię, żebyście tę książkę kupili. Warto wiedzieć, że ona wyszła, ale prawda leży nieco bardziej obok. W każdym razie, po udanym przysłaniu nie jednej książki, tylko kilku, zrobiliśmy sobie tutaj cykl. Wydawnictwo zaproponowało, żebym rzucił okiem na tę pozycję. Miałem do niej bardzo wiele uwag. Serdeczna pani z wydawnictwa, którą bardzo pozdrawiam, stwierdziła, że po moich uwagach została przesunięta premiera, ponieważ było ich zbyt wiele. Poproszono o dodatkową konsultację orientalistyczną i wydawnictwo zaproponowało miejsce właśnie dla kanału na blurbie. Tak trafiliśmy tutaj. Tak można trafić na okładkę. Zawsze warto robić to, w co się wierzy. Ja wiem, że teraz za bardzo słońce, nie ma słońca, że za bardzo prześwietla ten cały kadr. Wiem, że można by to zrobić profesjonalnie, mając lampę taką, jaką widzę, że chińscy wideoblogerzy mają już nawet w zegarkach na ręku, która oświetla ich idealnie, jak do makijażu. No można. Ale bardziej liczy się dla mnie zawartość takiej książki. Bo w tym momencie autor zrobił sobie idealny kadr, tylko w nim nie ma treści. A ja wolę treść. Jak trafić na okładkę książki? Historia w pigułce opisana bez zakrętów. Polecam. Zaznajomienie się z tematem. Polityka historyczna trwa cały czas. Autor przyzwyczaił się trochę do pisania o rzeczywistości azjatyckiej przez jedzenie. Być może odrobinę za bardzo tkwi w nim sushi, a za mało cała reszta. Jak głosi polski tytuł, to oczywiście może trochę zbyt dosłowny przytyk, bo polityka historyczna także jest kreowana przez pryzmat jedzenia i ostatnio nawet Koreańczycy odkryli za bardzo sfermentowane kimchi z metką made in China i to jest kolejny element tej układanki, która im wskazuje, że Chiny chcą przejąć ich rynek. Poważnie, takie rzeczy się dzieją i są propagowane przez koreańskie media. Chińczycy zagarniają coraz bardziej teren i to jak najbardziej mogłoby się znaleźć, nie znalazło, w tej książce, że właśnie Chińczycy twierdzą, że ich jest kimchi koreańskie, że ich jest koreański hanbok, czyli narodowy strój odpowiednik tamtejszy odpowiednik kimona, że w koreańskim serialu z supergwiazdami chińska firma jest producentem dania bibimbap, które jest rdzennie koreańskie, polega na mieszaniu wszystkiego z ryżem, z warzywami, z ostrą pastą w takim żeliwnym, gorącym kociołku. Chińczycy wynaleźli wszystko, jak wiadomo, Syda Faming, cztery główne wielkie wynalazki, ale teraz zagarniają świat, przepisując historię po nowemu i oczywiście państwa regionu protestują. Stąd zawsze, rzeczywiście, na tej wschodnioazjatyckiej górze, na trzy tak ambicjonalnie podchodzące do tematu państwa miejsca może być zbyt mało, ale też trzeba zawsze wszystko dobrze sprawdzać. Jak trafić na okładkę? Celujemy może w przód. Na razie trafiliśmy na tył. Zawsze coś. Ja tam się cieszę. Podobnych wrażeń i podobnych radości życząc państwu wszystkim, dziękuję za uwagę.